Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Objętość ostrzesłupa prawidłowego trójkątnego ABCS, takiego jak na rysunku, jest równa 72, czyli piszemy V równa się 72, a promień okręgu wpisanego w podstawę tego ostrzesłupa jest równy 2, czyli mały promień to 2. Oblicz tangens kąta między wysokością tego ostrzesłupa i jego ścianą boczną. Tangens kąta między wysokością i jego ścianą boczną. Jak tego dokonać i o co tutaj chodzi? Po pierwsze powiem, o który kąt chodzi. Chodzi o kąt między wysokością, a wysokością tak naprawdę ściany bocznej. Czyli chodzi o ten kąt. I tangens. Tangens to będzie stosunek boku, który stoi w trójkącie prostokątnym naprzeciwko kąta alfa, czyli tego odcinka, do wysokości. I teraz tak, ważna rzecz. Musimy wiedzieć, że w ostrosłupie prawidłowym trójkątnym w podstawie jest trójkąt równoboczny. To jest pierwsza informacja. Po drugie, promień okręgu wpisanego jest równy 1 trzeciej wysokości i to jest odległość ze spodka wysokości S, czyli z S' do punktu styczności z krawędzią podstawy boczną. Czyli to niech będzie jakiś punkt, powiedzmy K. Czyli S'K to jest nasz promień, czyli tu mamy dwie jednostki długości, tu są dwie jednostki. I teraz ważna rzecz. Ten promień, tak jak wcześniej wspominałem, to jest 1 trzecia wysokości. Czyli wiedząc, że promień to jest 2, mamy 1 trzecią wysokości. Mnożymy razy 3, czyli 6 to jest nasza wysokość podstawy. Wysokość trójkąta równobocznego. Teraz tak, wzór na wysokość trójkąta równobocznego jest w tablicy, to jest A pierwiastków z 3 na 2. I to A pierwiastków z 3 na 2 w naszym zadaniu wynosi 6. Mnożę razy 2 stronami, czyli A pierwiastków z 3 to jest 12. Dzielę przez pierwiastek z 3, A to się równa 12 przez pierwiastek z 3. Mnożę górę i dół przez pierwiastek z 3. 12 pierwiastków z 3 przez 3. Czyli 4 pierwiastki z 3. Nasze A to są 4 pierwiastki z 3. No i teraz tak, zobaczmy, objętość. Wzór na objętość to jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. I teraz, czyli to będzie 1 trzecia. Pole podstawy to jest pole trójkąta równobocznego razy wysokość, czyli u nas to będzie 1 trzecia. Wzór na pole trójkąta równobocznego to jest A kwadrat pierwiastków z 3 na 4, bo w podstawie jest trójkąt równoboczny, ten wzorek jest w tablicy, i razy H daje nam to 72. Ale my sobie A policzyliśmy, to są 4 pierwiastki z 3, czyli podstawiamy 1 trzecia razy A kwadrat, czyli 4 pierwiastki z 3 do kwadratu, razy pierwiastek z 3 przez 4 razy H daje nam 72. Policzmy to. 4 pierwiastki z 3 do kwadratu, czyli mamy 1 trzecią. 4 pierwiastki z 3 do kwadratu. 4 do kwadratu 16 razy 3 to jest 48 pierwiastków z 3 przez 4. Zobaczmy, 48 z czwórką się skraca, zostaje 12. 12 skraca się jeszcze z trójką, zostaje tutaj 4. H przepisuje, równa się 72. Czyli mamy, zobaczmy, tutaj zostały nam tak naprawdę 4 pierwiastki z 3 H równa się 72. Dzielimy przez 4 pierwiastki z 3. H to jest 72 przez 4 pierwiastki z 3. Skracam czwórkę z 72. Tu mam 18, a tu już nic nie mam, pierwiastek z 3 na dole. Czyli mamy 18 przez pierwiastek z 3. To jest nasze H. Mogę usunąć niewymierność, mnożąc z góry i dół przez pierwiastek z 3. Czyli mamy 18 pierwiastków z 3. Przez 3, 18 z trójką się skraca, zostaje 6, czyli 6 pierwiastków z 3. Duże H to jest 6 pierwiastków z 3. Tak jak powiedziałem wcześniej, na początku, szukamy tangensa tutaj tego kąta alfa, czyli między wysokością S', a wysokością ściany bocznej SK. Tutaj mam kąt prosty, tutaj ten odcinek S'K ma dwie jednostki długości. Tu jest nasza wysokość, którą właśnie wyliczyliśmy. Tu jest 6 pierwiastków z 3. No i tangens kąta alfa to jest stosunek tego, co stoi naprzeciwko kąta alfa, czyli 2,
do 6 pierwiastków z 3. Dwójka z szóstką się skraca, tu zostanie 1, 3, czyli mamy 1 przez 3 pierwiastki z 3. Usuwam niewymierność, mnożąc górę i dół przez pierwiastek z 3. Mamy pierwiastek z 3 u góry, a na dole mamy 3 razy 3, czyli mamy 9. Czyli tangens kąta alfa to jest pierwiastek z 3 podzielić na 9 i to będzie odpowiedź do naszego zadania. Zatem tutaj mamy odpowiedź.